Serdecznie witamy na spotkanie z ekologią. Wszystkich zapraszamy. Jesteśmy zielone ludki. Zielone ubranka nosimy, bo kolor zielony bardzo lubimy. Leśne ścieżki przemierzamy i przyrodę podziwiamy. Cóż się stało? Dlaczego tak głośno płaczesz? Popatrz w naszym lesie na polanie. Wielkie dzisiaj zamieszanie. Był tu wróg przyrody i narobił wielkiej szkody. Krzaczek płacze, ptak nie śpiewa. Połamane mocno drzewa, puszki, papiery i butelki leżą cztery. A kto tak nabroił? Pełno śmieci dookoła. Co tu się stało? W dziupli sobie spałam, kiedy te wrzaski usłyszałam. Łepek z dziupli wychyliłam i wiecie, się bardzo zdziwiłam. Rodzinka do lasu przyjechała i do ucztowania się zabrała. Mama koszyk rozpakowała i do jedzenia wszystkich zachęcała. Jaś pił oranżadę, Małgosia cukierki zajadała, a dookoła rozrzucała papierki. Mama radio nastawiła i głośną muzyką się cieszyła. Cały dzień odpoczywali, jedli. Wcale nie zauważyli, tak byli zafrasowani. Pozostawili po sobie tyle butelek i śmieci, jakby to był skład rupieci. Papierki w prawo, w lewo, szóst pod drzewo. Wiatr szeleści w tych papierkach, ptaszek dziwi się i ćwierka. Cóż to za niegrzeczne dzieci? Ptaszek łepek w bok przekrzywił, patrzył, nie mógł się nadziwić. Co wtedy zrobiłaś, biedniurko? Czy do porządku przywołałaś ich szybko? Bardzo się denerwowałam, aż do małego urwisa orzeszek posłałam. Cóż to, moja sąsiadeczko, trudne czasy się zbliżają. Ludzie przyrody wcale nie dostrzegają. Jestem dzięcioł, dzięcioł pstry. Kuję dziobem raz, dwa, trzy. Kiedy ujrzałem tę rodzinkę, miałem niewesołą minę. Proszę powiedzcie mi,